Hej! Nasza cicha myszka coś robi. Wygląda na to, że bezpośrednio pochłania całą energię. No ładnie, Boomerang. Ty to wiesz, jak rozmawiać z ludźmi, co? Podgrzejmy trochę senny klimat Metropolis. Ruszamy, kolejka na nas czeka. Przejdź do rzeczy. Joker nam ucieka. Ruszamy w górę, patrzymy pod nogi, docieramy na szczyt przy minimalnym wysiłku. Masz dokładnie 3 minuty spóźnienia. Masz też dużo szczęścia, bo ja czasu nie liczę. Dokładnie takie wynagrodzenie, na jakie liczy artysta. Jak paskudna musi być sytuacja, że to nagle ja wychodzę na tego rozsądnego. Masz tu koleżankę. Spełni twoje życzenia. Chcę, żebyś zrelacjonował to włamanie do Star. Oj, nie bądź smęta, Lois. Ciebie wysyłam na galę do wieży Galaxy Communications. Nie wydaje mi się, żeby nas wpuścili. Nie po tym ostatnim. Najpierw Power Ring, teraz ty? Te miejscowe łotry brzydko pogrywają. Cel nie zawsze uświęca środki. Ale za to miło, że nagroda zawsze uświęca cel. Fantastycznie! To nauczy Ivy, że ze mną, hrabią Vertigo, centrum wzburzonego sztormami oceanu, nie należy zadzierać. Słyszeliśmy, że można odebrać stare graty. Dalej! Są poważne decyzje do podjęcia! Złotej ery? Typowe słowa na miarę Wonder Woman, ckliwej w ogóle... Chciałem tylko podgrzać atmosferę. Nie, wymyślę coś lepszego. Patrzcie, gorący ze mnie towar! Tak, to było dobre! Ktoś śmie mi przeszkadzać. Tą karuzelą trzęsie krokodyl. Siło! Ech, ale tobie nie mogę niczego zarzucić. Weź to i znikaj, zanim zmienię zdanie i postanowię cię uwięzić. Weź te kopie recenzenckie i szybko się uwiń. No dobra, słuchajcie, dość tego. Teraz grzecznie się dogadajmy i nie psujmy tego dnia, zgoda? Wybaczcie, muza wzywa. Autografy możecie kupić na mojej stronie. Ale chłodne powitanie. Co kombinujecie? Niech zgadnę. Zniszczenie mienia z odrobiną kradzieży? Ja jestem typowym Robinem. Serio mówię. Zapytajcie tatę. Oczekują mnie wyzwania. Nie czas próżnować. Zajmę się tym. Szkoliłam się w końcu wśród elit. Nie ma jak, Lois. Clarka jeszcze nie ma w robocie. Jak to zatrzymam, to nie kradziesz, tak? Bo jeszcze wyjdzie, że ja jestem ta zła i w ogóle... Co ja wygaduję? Jestem najwspanialszym wynalazcą na świecie! Bez problemu stworzę 2 razy lepsze wynalazki! Nie potrzebuję do tego nawet mebli! Mam nadzieję, że nie odkryli jeszcze innych mocy metalu End. Jego nieodpowiednie użycie może mieć katastrofalne skutki. Czekałam na ciebie, a teraz należysz do mnie. Załatwię to! I pójdzie mi śpiewająco, jak zresztą zawsze. Na morzu klocznie! Ukryj nas! Podobno musiał się zająć jakąś awarią. Nadęci recenzenci muszą się nauczyć, że igrając z gorącymi daniami, trzeba się liczyć z poparzeniami. Mister Miracle zaraz zacznie swój show! W powietrzu czuć aromat zgrozy. Przewspaniały! Dość! Teraz się już nie wywiniecie! Mówi Amanda Waller. Witamy w zakładzie karnym Belle Leaf. Ojciec wierzy, że mu służę, ale to jest ledwie początek! Oj, przepraszam! Rozpraszam cię, co? Mamy iść głębiej do więzienia? Myślałam, że przy ucieczkach jest raczej odwrotnie. I co, czyżby jakieś problemy z dziką zwierzyną? A to moja grupa, Syndykat Sprawiedliwości, Owlman, Superwoman, Sieć, Johnny Quick, Power Ring i Król Mów. I w końcu, w głębinach ukrytego morza, znaleźliśmy trójząb Atlana. Za długo już nie mogłam sprawdzić się w akcji. Tylko cię nie plątać stąpię pod butami. Poczekajcie, aż będę tu rządził. Wtedy świat zobaczy, co znaczy szef. Oczywiście, jak najbardziej. Czyli moje moce mają jednak jakieś ograniczenia? Słabo. Hej, niezłe znalezisko. Może przekażę je którejś z moich klas rozwoju indywidualnego. Lois Lane z Daily Planet. Skomentuje pan niedawne włamanie do laboratoriów Amazon? Gdzie z dziobem, pingwin? Wezwij detektywa Bullocka, niech się przyjrzy sprawie. Walka z takimi jak wy to dla mnie obraza. Małpy miasta goryli, klękać przed grodem. Porozmawiaj więc z miejscowymi. Może któryś z nich zauważył coś niezwykłego. System uszkodzony, konieczna regeneracja. Może jestem synem Darkseida, lecz bardzo się różnimy. Będę tym, czym Batman nie zdołał. Będę lepszy.
Zaraz znajdziemy jakąś słabość do wykorzystania. Jest w tych gościach coś mocno znajomego. Połączymy wysiłki w zagarnianiu dóbr doczesnych. Właśnie wzięliśmy, nakradliśmy fajowych zabawek Wayback. Darkseida nie trafią tak trywialne wieści. Niegdy jestem na krawędzi odkrycia równania antyżycia. Moja liga wydobyła z podziemi przez lata tyle bezcennych artefaktów. Lecz po raz pierwszy widzę... A moment... To tylko to, wszędzie ich pełno. Nieważne. Miasto Goryli jest pod moją władzą. Już, już, słonko. Możesz zostać ile zechcesz. Jestem Beast Boy. Światło skupia się w moich palcach. Nie zostanie nic, tylko proch. Co? Mam pierścień, zielone spodnie, super ruchy, jestem całkiem prawdziwy. I wiecie, tak jakby właśnie czymś zajęty. Bardzo miło. A teraz wracaj do celi. Grandi miał takie miłe sny. A żeby pogorszyć sprawę, zgubiłem na tej durnej skale Dexstara wierne kocisko. Stawałem przeciw największym wojownikom w galaktyce i wygrywałem. Miałbym się bać was. Tak ja tu trafiłem. Ktoś znowu mieszał z czasem? Moje podziękowania, Joker. Ta ucieczka to idealna okazja, żeby zdobyć więcej wolontariuszy. To ja, Kanto, do usług. No ale chyba nie z nią. Ta kobieta jest jedną z największych bohaterek Ziemi. Ja wiem, bo też do nich należy. Amazonki nie miały z nami szans. Z tobą będzie tak samo. Jeśli Green Arrow wpadnie bez zaproszenia. Niektórzy to są nachalni. Przed użyciem rozmrażać całą noc. Nie mamy na to czasu. A więc zbieram już nie tylko moce, ale i błyskotki. Atomika! Pożałujecie tego, wy super ślamazarne przegrańce! Zwolnij ruchy! Krem się sam znajdzie! Tutaj przyda się jednak wsparcie kogoś dodatkowego. Wy to się musicie odrzucić, brania cudzych rzeczy! Ja miałbym dołączyć do takich jak wy? Jesteście jeszcze żałośniejsi, niż się spodziewałem. Hej, co się dzieje? Co ty tu robisz? Liany, no pełno tu! Pokaż, jak walczy Ziemia 3! No dalej, latarnio z Ziemi 3! Pokaż im, co umiesz! Te dowody zostają tutaj! O, czyżby Lifewire mogła wyjść się pobawić? Mówiłam, że będzie zabawa! Nie takich mamutów się spodziewałem, ale wydają się miłe! Tak zwykle i normalnie byle nieznaczne drobnostki mam za nic. Ale przecież zaraz urodziny Raven. Hej, słuchaj, może tak wykorzystasz te nowe zdolności na celu w Fiolecie? Być może, ale przecież nie brak panu mnóstwa innych zalet. Misja ukończona. Tak jakby. Nie mamy pewności, czy ten diabelski trup miał jakieś powiązania z Chickiem Furym albo jego skautami, ale to nieważne. Bitwa wygrana. Dowiedziałam się, że Flash jest gdzieś w tej okolicy i zamierzam wykorzystać tę szansę. No okej, zajmę się tym. Ja to robię takie rzeczy wręcz na okrągło. Ta tunelowa podróż jest zaskakująco dezorientująca. Czy zanim dojdę do siebie, możesz rozejrzeć się dla mnie za stąpą? Król muzyki w pas się kłania, dawny spec od zasad łamania. Aby żyć z prawem w zgodzie, muszę zostawić zbrodnie na lodzie. Toyman bawi się jak lubi. O wiele ważniejsze jest, mój panie, że więźniowie uciekli. A teraz zmierzają właśnie tutaj. Hej, ekipo! Kto chce mieć fotkę na leksikogram z moją osobą? Chang-Cu siedzi na bagnie sam. Chang-Cu wymyślił wspaniały... plan. Ach, zupełnie jakby ktoś przeszkolił te podstępne żmije do działania z ukrycia. Ładna dedukcja, Superman. Przydzielono mi zadanie bardzo bolesnego utrudniania ci życia. Mazarz przybywa z Ziemi 3 walczyć z wszelkim. Wciąż nie rozumiem, co ja mam z tym wspólnego. Androida zdolnego do wykradania mocy superbohatera. Niech będzie. Zrobione. Ruszamy. Wasza liga musiała akurat wyruszyć na misję w kosmos. Chcieli, żebyśmy was strzegli, kiedy oni nie mogą. Ten świat należy teraz do Eklipsa! Nie masz pojęcia, jaki los zgotuje teraz tej Ziemi! Więc, krótko mówiąc, szybowałem sobie na dach banku, aby... złożyć depozyt. Mogę się tak dostać na Ziemię 3. Wrócę, zanim się obejrzycie. Co ty niby wyprawiasz? To nie czas na pogaduszki. Żeby ludziska przypadkiem nie pomyślały, że ja to selfie lubię, to co, pomożesz?
Ale rzeczywiście, natychmiast, Brain. Jak śmiecie więzić moją biedną Tickle? Już ja wam pokażę. Założę się, że wszyscy aż pękacie z radości. Ludzie Riddlera kręcą się w pobliżu Ace Chemicals. Nie wiem, co knują, ale jeśli ich plany są podobne do dotychczasowych, to bez wątpienia będą niepotrzebnie zagmatwane. Służcie lordowi Darkseidowi! Zniszczcie głupców, którzy śmią stać mu na drodze! Tylko jeszcze zagadka. Kto się pierwszy zmęczy, podda i zadręczy? Te ściany nie sprawią mi problemu. Też tak strasznie lubicie, jak misja ratunkowa ładnie idzie? A nas? Bohaterów? Dokładnie tak. Ani odrobinę złych. Ten głupiec chroniący to miejsce nawet się nie spodziewa, co go czeka. Nie masz przypadkiem wprawy w posługiwaniu się łukiem? Mam takie przeczucie, że byłby z ciebie naprawdę świetny nabytek. Nie wiem, czemu wybrał mnie. Przepraszam, taki nawyk.